Hej, witajcie wszyscy po raz kolejny w Dark Souls 2. Jakby to wam powiedzieć. I pewnie nie wiecie, co to jest za miejsce, ale już wam tłumaczę. To jest miejsce, gdzie wchodzimy po tym wielkim korzeniu, wchodzimy tutaj sobie do góry i jest... już chyba mnie ktoś wezwał do walki z Pursuerem. Na to wychodzi. Ponieważ zostawiłem sobie napis pod samymi schodami od Pursuera. Więc pewnie o to chodzi. Tak myślę. I chyba nawet się nie mylę. Ja. Więc muszę teraz walczyć po raz kolejny z nim. Tylko pytanie brzmi, czy ktoś... Czy to jest osoba, która coś ogarnia co do niego? Zaraz się przekonamy. No, Pursuer, tu. No, w sumie powinienem mówić prześladowca, no ale... Jakoś ta angielska wersja bardziej mi jakoś tak przypasowała po prostu do niego, tak? Nie wiem czemu. Jakiś fajniej brzmi niż... Prześladowca. Po faktem pewnie w angielskiego to samo oznacza, no ale no cóż. Jakoś... Angielskie nazwy zawsze jakoś mi bardziej wchodziły niż... Te nasze polskie. Uciekaj! Dobrze. Teraz stoi... Ja muszę... Nie! W ostatniej sekundzie zmienił cel. O nie! Aha, zapomniałem wspomnieć. Ten miecz, co teraz robi, to jest klątwa. Ale to nie jest klątwa tak, jak było w DS-ie jedynce, że od razu stawaliśmy się posągiem i ten, mieliśmy na stałe pół życia. Udziebane. Nie, to jest klątwa tutaj, klątwa polega na tym, że po prostu przyspiesza, jak już staniemy się zaklęci, to wtedy powoduje to, że jesteśmy no zombifikowani, czyli tak jakbyśmy umarli i im częściej będziemy dawać się pod wpływ tej klątwy, tym szybciej po prostu nawet bez umierania będziemy mieli zmniejszoną ilość życia i będziemy coraz bardziej wyglądać jak, no wiadomo, jak chodzące trupy, nie? Więc to jest oczywiście, to jest oczywiste. Bo po prostu to klątwa tutaj to jest eskalacja klątwy ogólnej, którą nosi każdy nieumarły. Więc w razie czego to po prostu wiecie, o co chodzi, bo teraz oddzielili jak to się nazywało? Petryfikację? Chyba tak. Oddzielili potryfikację, czyli zmianę w kamień od zmiany w tego, od klątwy, więc po prostu jest to całkowicie inna kwestia, całkowicie inna rzecz. Nie jesteśmy tutaj ten po prostu ograniczeni tym, że od razu jesteśmy, stajemy się tym posągiem, już od razu umieramy i tak ten. Tylko nie, tutaj akurat się eskaluje nasza klątwa. Coś ty... Już chciałem powiedzieć, że się dał zabić. Ale najwidoczniej ma albo kurde pierścień kota, albo diabli wiedzą co. Coś z tych rzeczy na pewno. A, on jeszcze nawet nie zdobył sobie tego... kamienia dużego, czyli po prostu będziemy teraz musieli mu pomóc z napaścią. Przynajmniej nie wiem, jak długo to trwa, bo w sumie nie wiem, czy Pursuer jest liczony jako jeden, czy jest liczony jako kilku przeciwników. Naprawdę, to tak jest między Bogiem a prawdą, nie mam zielonego pojęcia. Albo po prostu faktycznie musimy te spędzić 5 minut we w tym w świecie władcy. A straciłem staminę, szybciej przywracaj się. Ło, co jest? Przecież on nie żyje. What the hell is that?
Co to za magia jest? Aha. Muszę zmienić sobie broń. Bo mi się miecz już niszczy. Walka z Persuerem to też jest problem najwidoczniej, ale facet dominął najważniejszy punkt całego tego. Tej. I czemu stałem się czarny? He? A, obowiązek wypełniony. Czyli teraz dopiero ten... Będę wracał do siebie. A ten za chwilę umrze. No, trochę uderzyłem tego, może mu pomogłem, nie wiem, nie jestem pewien. Dobra. Jesteśmy z powrotem tu. No i tak... A, żeż ty... Jak on to zrobił? Chodź tu. Chodź tu, pogadamy... O tańcach ludowych i paru innych rzeczach. A przede wszystkim o tym, jak właduje ci ten... Ci właduję tą moją pałkę w czerep. Chciałem powiedzieć, no ale... Wyszło jak wyszło. Ten tu nie żyje. Teraz zostali ci tutaj, nie? Ciężcy. Przez to, że mnie trafiły obie te strzały, to zostałem zbity z tego stropu. Tu jest zejście do tego miejsca, co byłem, więc... To chyba nie tędy. A tym bardziej nie tędy, więc pewnie tędy, tak czy siak. A też ominąłem przedmiot jeden. Szlak. Dobra. Może tutaj coś jest? Nie. Ukryta ściana byłaby miłą rzeczą tutaj. Tak samo na przykład ognisko. Ale... Ognisko mam u góry, więc raczej ten. Czy jakoś... Do tego się nie mogę dostać. Tutaj stąd to wygląda na to, że to jest zejście z muru. Ale tutaj mogę się dostać ten. A, no proszę. Miło. Au. Bo ja sobie tak idę i zacząłem przeglądać ekwipunek. Nie wiem, co mnie natknęło, żeby zacząć patrzeć w ekwipunek i tutaj sobie tak zeszłem po tej spadłem do środka i była akcja. Potem się zesunąłem dwa razy o ten w dół i... Spowodowało to, że wylądowałem tam, gdzie byłem przed chwilą. A nie, już jest ten, okej. Okay. Dobra. W sumie... O, nie, chyba tak szłem i tu. Najpierw byłem tutaj, potem dostałem ze strzały i... Spadłem w dół. Więc... Aha, tutaj muszę... Au! Bullshit! Daj! Dobra. Co tu jest? Przed tobą wróg, przed tobą wróg. No shit, Sherlock! Dobra, wezmę sobie ten. Kamyczki. Muszę na pewno sobie kupić parę kamyczków. Dobra, co tutaj? God damn it! Postanowiłem sobie przeczytać wiadomości, tu nagle kamień spada. Dobrze. Chwalmy moją ciekawość.
Spróbuj skok. Aaa, wal się. Jasne, już idę. Już idę się zabić. Przed tobą wróg pewnie, albo spadająca skała. A nie. Mamy kogoś innego. Dzień dobry panu. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Aha. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was no i widzicie. A curse? Something about a curse. Jak widzicie, osobowość straci pamięć. Już tutaj tak długo siedzi, że już zaczyna tracić zmysły i pamięć o przeszłości. Dranglink, the lost kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Dranglink. To miło. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. That wasn't it. Powoli traci pamięć i jednocześnie traci swój cel. Jako taki nie może sobie przypomnieć. Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. No. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible. Oh, I would not... I can't be certain. Something about it feels wrong. Just... I'll be back in Maju. Perhaps we will meet again and discuss maps, Talon. I'll be back. No, i teraz się kręci w kółko, ale za to dostałem przedmiot, klucz do posiadłości w Majuli. Bursztynowe zioło, tutaj tędy na pewno nie, ale natomiast mogę się dostać teraz na mur. I ciekawe, kto w ogóle zaaktywował tą kulę? Czy to był ten koleś, czy nieumarły, który był tam zgnieciony przez nią? To jest pytanie, co nie? Wiem, pewnie mówicie sobie, że się, ale się wycwaliłem, znowu kurde pokonałem Persuera i znowu mam 20 tysięcy dusz. No ale cóż, to jest Dark Souls. Trzeba na ten... A plus tego dostaję cały czas te emblematy pomocy, więc które mogą się przydać komu, jakiemuś innemu graczowi, jeżeli będę z nim grał i będzie potrzebował życia, czy coś w ten descent. Więc to jest dobra rzecz. Pomaganie innym. Faktem nie te małe są bardziej takie dla co niektórych nieprzyjemne pod tym względem, że one po prostu tylko chwilowo pomagają nam. A ja musiałbym się dostać na dół i jeszcze raz na dół, żeby dostać się do... A, właśnie. Tam. Czyli muszę się dostać tu i skręcić w lewo. Teraz ostrożnie tylko dojść. Dobra, odłamek tytanu. Dobra rzecz. To jest kolejna jakaś dusza we w tym, ale nie mogę się dostać, a tam w ogóle jeszcze widziałem przeciwników moich tych, czyli tych żółwi. Więc łatwo się domyślić, że pewnie w przyszłości będę musiał się tam z nimi spotkać. W sumie miałem zacząć od miejsca, gdzie mnie właśnie załatwili. I to chyba było właśnie nawet miejsce tam, gdzie teraz sobie siedzą.
Czyli po drugiej stronie tego muru. Mój napis? Nie. Nie będę przyzywał go, bo przecież ja już załatwiłem Persuera, a plus tego już też załatwiłem bossa, więc jedyne co mógłbym mógł zrobić to pomóc i stać się znowu człowiekiem. Tak jak ja to zrobiłem w przypadku... Po tym jak ostatnio... Łe! Gdzie ja się przenoszę? Myżula, najważniejsze miejsce w całej grze, a ja oczywiście pojechałem do miejsca, do którego chcę później wrócić. Ja to jestem normalnie genialny. Dobra. To weźmiemy się za to, co trzeba. Nosisz, nadal powinno, twierdzę, że powinien być nosicielu klątwy, no ale dobra. Czy będę miał miejsce na... A jest! Dobra, od 10 levela do strojenia jest miejsce na magię, czyli mogę sobie teraz władować mój ten czar. Dobrze mówię? Dostrój magię, czar, dobra. Czyli mogę teraz... Nie wiem, czy wymienić to, czy sobie po prostu wymienić to i władować nieco więcej w udźwig. Dobra, weźmiemy sobie to na 2, to na 1 i na więcej mnie nie stać, bo już 4255 jest potrzebne. Dobra. Życie zawsze się przyda, albo może nie życie, tylko... może jedno życie. Nie, dobra, wezmę sobie udźwig. I siłę. Bo jednak chciałem władać mieczami dwuręcznymi, więc muszę trochę poćwiczyć nad tym. Mam fragment? Nie mam fragmentu. Dobra. Muszę się po prostu teraz wrócić do tego i ruszyć dalej tyłek. W stronę, gdzie siedzą sobie moi przeciwnicy. Teraz mam ten dzwonek, dobra. Dzwonek jest na tarczę, kusza jest na mieczu. Ale kuszę to chyba będę lepiej schowam teraz, bo już nie mam bełtów do niej. Muszę... W sumie... Byłem przy sklepiku, w którym można kupić bełty, a zapomniałem kupić bełty. La. Plus tego... Po tym jak załatwiłem golema, to babcia się przeniosła tutaj. Więc w razie czego mogę sobie jeszcze kupić parę klejnotów życia, żeby nie było. Witaj, przyjacielu. Dobra, ile masz? Mógłbym kupić sobie 116, ale myślę, że chyba 30 powinno mi wystarczyć. Jak na razie. Całą resztę to najwyżej. Czekaj, a co on miał jeszcze? W tych... A, odłamki tytanu. W razie jakbym chciał coś sobie przekuć. A nie, tutaj jest kup. Mógłbym sobie tą... no. Buławę. Zebrać. To jest na C, a ona była na B. Więc w sumie jakbym... Wymienił, jakbym kupił sobie buławę, to bym mógł zamienić za Buzdygan, za Morgensterna. On nie zadaje żadnych obrażeń. Więc... Chyba tak zrobię nawet. Kupię sobie... Ten. A ona to ponoć jest silniejsza w stosunku co do... przeciw żółwi. No i cała reszta najwyżej wydam sobie na ten, na kupno tego, ble, ble, ble. Kamieni życia. Dobra. Jestem teoretycznie przygotowany na coś. Dobra, pudło.
To sprzedać. O, przeciwko pancerzowi. Zaraz, zobaczymy. 225. Ha. Chyba zrobiłem źle. Ale zobaczymy, jak będzie ten. Czekaj, a weźmiemy obie te rzeczy. Władujemy to. No, to jest lepsze. On, bo jeszcze moje statystyki postaci zwiększają ten. Więc mimo nawet, że to jest silniejsze na pancerz, to to dostaje większego boosta. To ten. Czyli te dwie rzeczy na razie sobie zostawię tylko. I tyle. Łuk mógłbym sobie zostawić. Tarcza tylko ta. To jest o wiele lepsze. Dobra. To jedziemy. Z tym koksem. Jedziemy z tym koksem. Znowu spojrzałem na zegarek i znowu jest po czasie, jak zwykle. Zawsze jak usiądę i zacznę coś kombinować, to zawsze szybko ten czas zleci. Teraz jesteście pewnie źli z tego powodu, że tak mało progresu znowu zrobiłem. No niestety, taki już jestem. No ale dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Mam nadzieję, że podobało wam się moje sposób drogi i spotkanie tego gościa od map, ale chyba co do jego mapy to się zajmiemy dopiero później, żeby ją zobaczyć. A do tej pory to no, ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.